Cześć. Ten odcinek y, będzie się nazywał Pytania i odpowiedzi, ale ponieważ nagrywając poprzedni, nie zdążyłem, bo nie wiedziałem, bo sprawa jeszcze nie wybuchła odnośnie premii, jakie premier Morawiecki obiecał piłkarzom za wyjście z grupy, uznając to za przeogromny sukces. Dla mnie śmieszny sukces śmieszny. Wyjście z grupy, wielkie mi coś. No to chcę teraz parę słów na ten temat jeszcze powiedzieć, zanim przystąpię do klasycznych pytań i odpowiedzi. Na szczęście piłkarze reprezentacji po bardzo słabym, moim zdaniem, występie na Mundialu w Katarze żadnych premii nie dostaną. Natomiast ten osobnik, czy ci osobnicy, którzy podpowiedzieli premierowi Morawieckiemu, żeby takie premie w ogóle dla piłkarzy przewidzieć, ewentualnie przeznaczyć, to są kretyni wyjątkowi. To są osły skończone, to są ludzie, którzy albo nie wiedzą co mówili, albo nie czują tego, że 30 milionów złotych za wyjście z grupy, czyli za pseudo sukces, moim zdaniem to jest coś niewyobrażalnie patologicznego. Za wyjście z grupy, jeszcze rozumiem, że za zdobycie miejsca w Trójce, oczywiście za zdobycie Mistrzostwa Świata, ale to jest nieosiągalne, jeśli chodzi o polskich piłkarzy, wyjście z grupy już jest wielkim sukcesem 30 milionów złotych. Ci, którzy to podpowiedzieli premierowi, są kretynami wyjątkowej wielkości. Refleksja jeszcze taka, że bardzo dobrze, że tych premii nie będzie. Znakomicie, że tych premii nie będzie. I to kręcenie później, że to w sumie miało być nie dla piłkarzy, tylko na rozwój piłki. Ktoś znakomicie zauważył, że jakby nie było wyjścia z grupy, to na rozwój piłki by tych pieniędzy nie kłamano, że będą przeznaczone. Właśnie wtedy chyba byłyby bardziej potrzebne, żeby na przyszłych mistrzostwach, jeżeli do nich awansujemy, Wyjść z grupy, no to teraz już trzeba by zacząć szkolić dzieci i młodzież. Może spośród dzieci i młodzieży ktoś załapałby się za 4 czy za 8 lat na mistrzostwa świata. Ale gdyby te, ta premia jednak była przyznana, to gwarantuję Wam, jestem święcie o tym przekonany, że piłkarze. Pomimo tego, że teraz mówią, że padli ofiarą jakiegoś nieporozumienia, że w ogóle ich te pieniądze nie interesowały, że oni na co dzień mają bardzo dobre, bogate życie, to jestem przekonany, zakładam się o wszystko, co chcecie, że gdyby ta premia była jednak przyznana, żaden z nich, pomimo tego, że mają miliony na kontach, nie powiedziałby nie. Zrzekamy się, panie premierze. Prosimy o przekazanie tych 30 milionów na przykład, na przykład na szpitale, na przykład na przedszkola, na przykład na wybudowanie czegoś tam, jakiegoś odcinka drogi, żeby ludziom się łatwiej jeździło z miasta takiego do miasta takiego. Myślę, że wszyscy by łapska wyciągnęli po te pieniądze, a teraz mówią, że są uwikłani. No tak, są uwikłani. Ale żaden z nich na milion procent nie powiedziałby: Nie, nie chcę, nie chcę. Mam i tak życie znakomite, za to co robię, wręcz chorobliwie znakomite. I no, i tak by się to skończyło. 30 milionów złotych za takie gówno jak wyjście z grupy. Po tym wstępie, po tych moich uwagach odnośnie tego. Chorego pomysłu z przyznaniem za wyjście z grupy, oku, jaki sukces. 30 milionów pytania i odpowiedzi, bo ten odcinek głównie się będzie z tego składał. Tym razem pytań zadaliście znacznie mniej niż w poprzednich odcinkach, gdy prosiłem właśnie o, o te pytania, natomiast ponad 50 się zebrało i przystępuję do odpowiadania. <coughs> Pierwsze pytanie. I zaczynamy grubo. Czy ma Pan informację, ile litrów wódki delegacja PZPN zabrała do Kataru? I czy starczyło na cały pobyt? Nie mam takich informacji. Wiecie przecież, że w Katarze alkohol to jest jedna z najbardziej zabronionych, zastrzeżonych rzeczy. Myślę, że delegacja PZPN-u, nie wiem tego, po prostu myślę, że nie zabrała wódki. Może w hotelu, bo to był hotel wyjątkowo elegancki, ekskluzywny, w jakim reprezentacja mieszkała, był alkohol. No bo w tych krajach arabskich, w takich bardzo dobrych hotelach, jest alkohol i to jest publiczna tajemnica, że tam można się wręcz upić w takich hotelach. Natomiast. Nie wiem, ile litrów wódki delegacja pzpn zabrała do Kataru. Myślę, że 0 litrów wódki. No, teraz ciekawe pytanie, ale takie w ogóle nie związane z mundialem. Jeśli myślicie, że tu większość jest związana z mundialem, to to pytanie nie. Co sądzi Pan o stali Rzeszów? Co się Panu kojarzy z tym klubem Stal Rzeszów? Ze Stalą Rzeszów obecnie kojarzy mi się trener Daniel Myśliwiec, który tam pracuje, chyba jeszcze pracuje, znam go z Legii, pracował w młodzieżowych drużynach Legii. I ze Stalą Rzeszów kojarzy mi się coś takiego, że Daniel Myśliwiec, jak zaczął trenować ten klub, no to nie było sukcesu, były porażki, bardzo słaba gra. No i wszyscy dookoła domagali się, żeby tego trenera zwolnić. Prezes klubu, prezes Stali Rzeszów powiedział nie. Nie, 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 to nie jest sprawa trenera, bo to jest kolejny trener, któremu nie wychodzi z tymi piłkarzami i zdaje się, że przewietrzył szatnie. I brawo, była taka sytuacja w Olimpii Elbląg, że trener nie przegrał konfliktu z kapitanem, tylko kapitan musiał odejść. No i w Stali Rzeszów to z aktualnych spraw mi się najbardziej kojarzy. Natomiast jeśli chodzi o dawne czasy, to w Stali Rzeszów grał między innymi zanim przeszedł do stali mielec. Zdobywca legendarnej bramki w 1973 roku, 17 października, 73 na i Jan Domarski, grał taki obrońca, który od czasu do czasu również łapał się w reprezentacji Polski, tamtej reprezentacji. Bardzo silnej na tamte czasy i na tamtą piłkę nożną. Mariano Ostafiński. Natomiast z dzisiejszą stalą Rzeszów kojarzy mi się też to, że stal Rzeszów i Resowia... To są kluby, które się, kibice może bardziej niż kluby, które się delikatnie mówiąc nie lubią. Czyli niewiele mi się kojarzy, ale coś mi się tam kojarzy. To pytanie zadawaliście wielokrotnie, ale, ale ja po prostu przeczytam je jako jedno, no bo różne były wersje tego pytania. Natomiast sprawa się sprowadza do tego, czy Czesław Michniewicz. Powinien dalej prowadzić reprezentację narodową. Zdania na ten temat, jak wiecie, od zakończenia Mistrzostw Świata z udziałem Polaków, bo Mistrzostwa jeszcze trwają, są bardzo podzielone. Jak gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, kto po Czesławie Michniewiczu, to zupełnie nie wiem kto. Zupełnie. Nie widzę wśród polskich trenerów takiego, który wchodzi do reprezentacji, wchodzi w buty selekcjonera. I gwarantuje sukcesy. Mówi się Marek Papszun, mówi się Maciej Skorża, mówi się Jan Urban. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że m, to mówię często, że trener też na dokładkę, oczywiście ustawia drużynę defensywnie jak Michniewicz, a może jakiś by ustawiał ofensywnie, ale nie wiadomo, czy byśmy wtedy po 5-7-0 nie przegrywali. Nie wiem, kto mógłby być po Czesławie. Michniewiczu. Osoby z PZPN-u, głównie zdaje się prezes Cezary Kulesza, jeżeli ma taki pomysł, żeby Czesława Michniewicza wymienić na kogoś, no to jestem bardzo ciekawy, kto tym kimś jest. Nie wiem czy powinien dalej prowadzić trener Michniewicz drużynę, natomiast nie wiem również czy ten, kto go zastąpi, osiągnie jakikolwiek Sukces. Kwestia leży w piłkarzach, których mamy, takich jakich mamy, a nie w trenerze. Albo dokładniej rzecz biorąc, 70-80% to sprawa piłkarzy, ich poziomu, ich umiejętności, a w przypadku polskich piłkarzy, braku umiejętności, a nie w trenerze. Co Pan sądzi o premiach dla piłkarzy od premiera, mówiłem o tym. Mówiłem o tym, zanim y, przystąpiłem do nagrywania już konkretnie pytań i odpowiedzi. Bardzo dobrze, że się z tego wycofano. Znakomicie, że się wycofano. Natomiast powtórzę raz jeszcze, osoba, osoby, które taki pomysł miały, są idiotami, kretynami. Czy mógłby Pan powiedzieć coś na temat relacji z kibicami, Pana relacji z kibicami za czasów ITI? Najpierw były normalne, a później z racji na to, że najbardziej radykalna grupa kibiców Legii nie akceptowała ITI, bo ITI zaczęło wprowadzać swoje porządki. Dla tej radykalnej grupy kibiców te porządki były niewygodne. Ja, jako pracownik klubu, również zostałem podciągnięty pod to, że trzymam z ITI. Nie trzymałem z ITI, poza tym, że, że po prostu byłem speakerem. ITI płaciło piłkarzom, pracownikom klubu, płaciło również mnie. No ale była taka grupka ludzi, która twierdziła, że ja powinienem zrezygnować z tego. No, tak twierdziła, bo to najłatwiej niektóre rzeczy takie, takie po prostu tak, no weź odejść, weź odejść, zrezygnuj. Legia to mój klub i nie miałem w planach rezygnacji. Były momenty później takie chłodu, takiego ignorowania mnie, ale nie doszło nigdy do jakiegoś tam, nie wiem, pozaśpiewaniem na jakimś tam meczu obcięte jaja sekretem głosu Hadaja, jakichś tam szczególnych, przy, szczególnie przykrych wydarzeń. Jaki zawodnik prezentował? się najlepiej na Mistrzostwach Świata. Tylko, że tu nie sprecyzowano czy w polskiej reprezentacji, czy w ogóle. No jeszcze Mistrzostwa Świata trwają, to, to ja to zawężę do polskiej reprezentacji. No przecież Ameryki nie odkrywam. Wszyscy, którzy oglądali te Mistrzostwa w wykonaniu polskiej drużyny, to wiedzą, że Wojciech Szczęsny nie zawiódł i Bartek Bereszyński nie zawiódł. Natomiast wszyscy pozostali moim zdaniem w większym lub mniejszym stopniu zawiedli Łącznie z Robertem Lewandowskim. Moim zdaniem na tych mistrzostwach Robert Lewandowski wypadł słabo. Czy z Paolo Sousą zaszlibyśmy dalej? Nie wiem, skąd mogę to wiedzieć. Paolo Sousa zachował się skandalicznie, zrezygnował i mogę sądzić, jestem wręcz przekonany, że zrezygnował nie dlatego, że tak bardzo kochał drużynę z Brazylii, do której odszedł, że tam zarabiać miał 5 czy 10 razy więcej, bo już i w reprezentacji Polski kosmiczne pieniądze zarabiał. Zresztą w całe pieniądze we wszystkich tych klubach, w całej tej piwce to jest coś to jest nienormalnego, to jest coś to jest nienormalnego, żeby za takie coś płacić tyle pieniędzy kopanie piłeczki. Tyle pieniędzy. Zrezygnował, bo pewnie sam nie wierzył, że cokolwiek z tą reprezentacją osiągnie. No to teraz pytanie, czy za kadencji Polo po Sousa zaszlibyśmy dalej, czy tam gdyby Sousa prowadził reprezentację, zaszlibyśmy dalej? Nie wiem. Nie wiem, czy dalej. Nie mam zielonego pojęcia. Przecież słyszycie, że wyjście z grupy to ogromny sukces. No ja pierdolę. Jaki sukces? Wyjście z grupy. Wyjście z grupy ogromny sukces. No ale dobra. Dla niektórych sukces dla mnie po prostu obowiązek. Adam, Adam uważaj. Pytanie dotyczy w dużym stopniu Ciebie. Jesteś gotowy? Panie Wojtku, jak operator kamery, Adam Zoszak, to ja już dodaję, radzi sobie z Pana głośnym krzyczeniem? No to najlepiej, jakby Adam odpowiedział. Adam, jak sobie radzisz? Dobrze. Adam radzi sobie dobrze, przyzwyczaił się. No, i myślę, że byłby zdziwiony, gdybym ja takim tonem mówił to, co myślę, i tak bym był taki cichutki. To Adam by wtedy powiedział: Maj Wojtkucz, panu coś nie jest? Czy pan nie powinien iść do lekarza? No, radzi sobie dobrze, przyzwyczaił się. O, pytanie związane z nadchodzącym okresem. Jak pan spędza święta Bożego Narodzenia? Ulubiona potrawa. Święta Bożego Narodzenia spędzę poza Polską. A czy tam, gdzie jadę, będzie ulubiona potrawa? Nie wiem. Może będzie, może nie. Ale ogólnie taka refleksja odnośnie tych ulubionych potraw świątecznych i w ogóle tych potraw świątecznych, to takie trochę jest dla mnie śmieszne, nudne, takie pierniczenie, oszopenie, te, te, te pierożki, te karpiki, te ryby po grecku, te jakieś tam kutie, srutie, yy, te przygotowania, to, to mnie w ogóle mnie to w ogóle nie, nie rusza. No, oczywiście jestem osobą, która chodzi do kościoła, w święta tym bardziej. Natomiast całe to zamieszanie z tym z tymi przygotowaniami, z tymi sprzątaniami, to. No mnie to śmieszne. ale wiem, że w milionach polskich domów to właściwie święta się kojarzą z pierdalaniem jak świnie, no i później z braniem rapacholinu albo jakiegoś tam ranigastu. No i tak to wygląda w wielu polskich domach. Święta. Nieduchowa warstwa najważniejsza, konata! dalać się i później zleżeć na kanapie i zdychać i gazy oddawać. Polskie święta. W wielu domach. Tak wiem, że może przegiołem pałę. No i co? No bo tak wyglądają święta w wielu polskich domach. Pierdalanie i, i, i stękanie później, że A, jak się najadłem, ja... to kto ci kazał pier**alać tyle? Dobra, wracamy. O pytanie bardzo fajne, śmieszne, dziwne, nie wiem jakie, zaczepne. Czy, czy jest pan spokrewniony z Łukaszem Fabiańskim? Bo jesteście bardzo podobni. Nie jestem spokrewniony. Nie uważam, żebyśmy byli bardzo podobni z Łukaszem Fabiańskim. Natomiast kilka osób e, kiedyś tak mi powiedziało i. i i nie wiem, no to było kilka osób, to w związku z tym no, chyba nie ktoś tam po alkoholu, że mu się coś wydawało, że jestem podobny do Adama Nawałki albo Nawałka do mnie, to już kolejność wybierzcie. I bardziej, bardziej bym był za tym, że jestem bardziej podobny, jeśli w ogóle, do Adama Nawałki niż do Łukasza Fabiańskiego. Czy interesuje się Pan wynikami koszykarskiej legii? Nie, nie interesuje się. Koszykówka mnie zupełnie nie interesuje i nigdy mnie nie interesowała, nawet w wykonaniu legii. Kto według Pana jest największym rozczarowaniem tego Mundialu wśród repre naszej reprezentacji i największym zaskoczeniem? Największym rozczarowaniem tego Mundialu jest dla mnie Robert Lewandowski. No tak, tak. No teraz pewnie widzicie, co ten hadaj pieprzy. Robert Lewandowski. Moim zdaniem turniej bardzo średni. Wręcz moim zdaniem w, od w odniesieniu do oczekiwań związanych z Robertem Lewandowskim nieudany. Wstrzelił bramki Karnego, ale też i nie strzelił i później znów nie strzelił, ale strzelił tego drugiego Karnego. Można powiedzieć, że no Robert Lewandowski sam nic nie zrobi. Tak, sam nic nie zrobi, ale, ale mógł zrobić więcej moim zdaniem, niż zrobił. Natomiast zaskoczenie, największe zaskoczenie, pewnie chodzi o pozytywne. No to Wojtek Szczęsny, bo Wojtek Szczęsny na wielkich turniejach do tej pory nie, nie był jakimś tam wyróżniającym się piłkarzem. Zupełnie. Zupełnie. A w tym turnieju, żeby nie szczęsny, to nie wyszlibyśmy z grup. Czyli nie odnieślibyśmy wielkiego sukcesu. No właśnie, a propos Wojtka. Kto może być następcą Wojtka Szczęsnego? No, jeżeli przyjąć logikę taką, jaka obowiązuje w reprezentacji, to następcą Wojtka Szczęsnego powinien być albo bramkarz rezerwowy pierwszy, albo bramkarz rezerwowy drugi. Czyli Skorupski lub Grabara. No, nie pojechał z racji na fatalny zbieg okoliczności drągowski. No, i spośród nich trzeba chyba szukać kogoś, kto byłby następcą Wojtka Szczęsnego, jeżeli trzymać się takiego schematu, że no drugi powinien być za chwilę pierwszy, trzeci powinien być za chwilę drugi, jeśli chodzi o hierarchię bramkarzy. No, chyba, że nagle wystrzeli jakiś chłopak, którego, o którym jeszcze teraz nikt nie wie, ale to raczej jest mało prawdopodobne. Czy wyobraża Pan sobie, że Legia odpadnie w 1 czwartej Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra i co wtedy może się wydarzyć w klubie? Nie wyobrażam sobie tego, chociaż wiem, że Lechia Zielona Góra wyeliminowała już drużyny z Ekstraklasy, chyba dwie nawet, Jagiellonię i Radomiaka, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ta pasca Lechii Zielona Góra trwała i trwała i trwała, natomiast gdyby się tak stało, gdyby się tak stało, że Legia odpadnie w jednej czwartej w Zielonej Górze, no to przyznałbym wtedy, nałożyłbym, nie przyznał, tylko nałożyłbym wtedy na piłkarzy Legii kosmiczne kary finansowe, kosmiczne kary finansowe. Czy ma Pan kontakt z Pawłem Paczulem i czy może mu Pan przekazać, że nie otrzymałem nagrody w konkursie KFC? Sporadyczny kontakt mam, ale niedługo. Tak się składa, że z jakiegoś tam powodu będę się z Pawłem Paczulem widział za dwa dni i mu powiem, że nie przekazał nagrody w konkursie KFC. Może tak być? Dziś tego nie zrobię, ale za dwa dni. Przekażę, na pewno. Czy Cezary Kulesza będzie w stanie jako prezes zażegnać kryzysy, jakie wychodzą na jaw w PZPN? -ie? Ja myślę, że Cezary Kulesza to nie jest jakiś wyjątkowy prezes. Byli zdecydowanie bardziej, byli zdecydowanie bardziej odpowiedni ludzie na tym stanowisku prezesowskim niż Cezary Kulesza. No i, no i podobno żadnych kryzysów w PZPN nie ma. Podobno. No to jakie miałby Cezary Kulesza kryzysy zażegnywać, skoro ich nie ma, skoro ich Podobno nie ma. Czy ma Pan jakąś przeszłość piłkarską? Na przykład grał Pan w okręgówce lub może wyżej? Nie. Nie, nie, nie. Podwórko. Podwórkowe ligi. Podwórkowe. Turnieje dzikich drużyn. Jakieś tam Mistrzostwa Warszawy, szkół podstawowych, szkół średnich. Ale nikt nie poznał się na moim piłkarskim talencie, bo chyba był tak głęboko ukryty, że nie było szans go odkryć. Nie grałem w piłkę na żadnej, żadnej tam okręgówce, czy w jakiejś tam, w jakiejś tam lidze, takiej, że tam się sprawdza wyniki w poniedziałek, sprawdzało w gazetach. Czy rozwiązanie takiej organizacji jak PZPN jest możliwe i co mogłoby powstać w jej miejsce? Myślę, że to jest. Niemożliwe, no bo co miałoby powstać w jej miejsce? Co na przykład? No kto by zarządzał rozgrywkami w Polsce? No, można by oczywiście nazwę organizacji, czyli Polski Związek Piłki Nożnej zmienić na jakąś inną nazwę, no ale dalej te wszystkie sprawy musiałyby być przez kogoś prowadzone, przez jakiś sztab ludzi. Ci od rozgrywek, ci od kontraktów, ci od sponsorów, ci od czegoś tam organizowania meczów, ci od transportu. Myślę, że no musi być taka organizacja, że ta organizacja jest często krytykowana. No to już, no to już wszyscy to wiemy. Wszyscy to wiemy. Jakiś czas temu informował Pan o problemach zdrowotnych. Jak sytuacja przedstawia się teraz? To chodziło o kręgosłup. No nie jest y, źle było przez moment całkiem dobrze, a teraz jest tak średnio. Teraz znowu jest tak średnio. Muszę chodzić na fizjoterapię, muszę bardzo uważać, nie mogę wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. No ale dziękuję w ogóle, że takie pytanie padło. Bardzo dziękuję. Co Pan sądzi o utarczkach słownych Czesława Michniewicza z dziennikarzami, czy nie jest zbyt często krytykowany i atakowany. Ja myślę, że, że to jest taki urok pracy dziennikarza, pracy trenera, że do takich sytuacji y, zawsze dochodzi, dochodziło, dochodzić będzie. Kwestia tylko tego, jaka jest reakcja, bo czasami trener Michniewicz reagował bardzo nerwowo, czasami widać było, że się lepiej opanowuje. Nie uważam tego za jakieś dziwne sytuacje. W, każdych, w każdym kraju, a w krajach piłkarsko jeszcze bardziej rozwiniętych, lepszych, gdzie są bardziej fanatyczni kibice, to takie utarczki słowne to są moim zdaniem wkalkulowane, wpisane w życie trenera i w życie dziennikarzy zajmujących się jakąś tam dyscypliną sportu. Tu akurat chodzi o piłkę nożną. Nie robiłbym z tego, Żadnego, żadnego problemu. Czy według Pana Michał Probierz i Marek Papszun byliby lepsi jako selekcjonerzy od Czesława Michniewicza? Michał Probierz nie, Marek Papszun nie wiem, zupełnie nie wiem. Są teraz takie informacje, że może Papszun za Michniewicza, jeśli w ogóle, to się może okaże za, za kilka dni. Nie widzę żadnego trenera w Polsce, który mógłby dawać gwarancję sukcesów, jeśli chodzi o grę naszej reprezentacji. Żadnego. Bo nie trener jest problemem, a przede wszystkim piłkarze. I ciągle to mówię. Słucham? Uwaga, zobaczcie się, dlaczego się zdziwiłem. Czy miał pan kiedyś do czynienia? Z jakimś piłkarzem. Uwaga! Pi jakimś piłkarzem, uwaga! Chelsea. Chelsea. Nie, nie miałem. Dlatego takie zdziwienie moje. Chelsea? Mógłbym mieć do czynienia z jakimś piłkarzem KTS weszło, legi, piłkarzami z polskiej ligi, ale Chelsea? Nigdy. Jakieś anegdotki dotyczące trenera Janusza Wójcika? No nie, 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 nie. To nie była postać z mojej bajki. Jeżeli miałbym przytaczać anegdotki dotyczące trenera Wójcika, to, to nie byłyby jakieś tam wyjątkowo fajne. Yy, nie, nie, nie. To nie był trener, to nie był człowiek z mojej bajki. Raczej z takimi osobami nie szukałem kontaktu. Oczywiście z trenerem Wójcikiem. Rozmawiałem wielokrotnie, bo pracowałem wtedy jako dziennikarz sportowy, zajmowałem się piłką między innymi, ale nie, 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 no nie mam nic fajnego do powiedzenia. Czy jest możliwość spotkania z Panem i otrzymania dedykacji do... Książki, którą pan napisał. Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. Ja bywam w kanale sportowym, to znaczy w siedzibie kanału sportowego, bo akurat w kanale sportowym to, to nie bywam, ale to jest w sumie w jednym miejscu. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i tu możemy się ewentualnie umówić, ale niestety nie potrafię powiedzieć dokładnie w jakie dni i w jakie godziny, bo to jest bardzo różnie, ale z ogromną przyjemnością dedykację w swojej, w swojej książce napiszę osobie, która ją ma. No, i dziękuję za kupienie. No, i tu jest takie pytanie, na które właściwie nie odpowiem, bo, bo spotykam tych ludzi tutaj i nie chcę sobie robić y, takiego zawodowo-towarzyskiego problemu. No, w, ale ktoś to zapamiętał, bo ja o tym już kiedyś mówiłem. Uwaga, może pan dokładniej powiedzieć, kogo pan nie lubi z kanału sportowego? Nie powiem. Yy, zapewne chodzi wam o, o, o tych czterech ludzi z kanału sportowego: Tomek Smokowski, Krzysztof Stanowski, Michał Poli, Mateusz Borek. Jednego z nich nie lubię. Jednego z nich nie lubię, a którego to już tam się domyślajcie? Yy, no, no jak myślicie? Ja tu tych ludzi spotykam i nagle powiem: Ten mnie wkurwia, nie lubię go. Nie, no tak, aż tak nie. Jednego z nich nie lubię. No, nie sprecyzowałem. Przepraszam, że zawiodłem odpowiadając, a właściwie nie odpowiadając na to pytanie, do jakiego poziomu rozgrywek najwyżej jest w stanie awansować kTS weszło? Ale tak trochę bajki, czy trochę realizmu? Bo jak bajki, to ekstra klasa. Oczywiście, oczywiście. A jak realizmu, to odpowiedź musi być taka. I Jeżeli z tymi piłkarzami, którzy obecnie grają w KTS Weszło, to jeszcze moim zdaniem dwie ligi: gramy w piątej, czyli czwarta, trzecia. Ale jeżeli będzie tak, jak ma być, że po każdym sezonie z KTS Weszło odchodzi 4, 5, 6 piłkarzy i na ich miejsce przychodzą lepsi, no to może nawet. może nawet do. pierwszej ligi? Może? Przy założeniu, jak słyszycie że kończy się sezon. Dziękujemy, dziękujemy kolego, dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie, Tobie, Tobie. Super było. No i na ich miejsce przychodzą lepsi. No ale ogólnie właściciel, szef, pomysłodawca drużyny, wiecie kto to jest, Krzysztof Stanowski, to chce wprowadzić KTS weszło do ekstra klasy. Pytanie bardzo krótkie. Co Pan woli, wódkę czy piwo? <noise> albo uwierzycie, albo powiecie, że jestem bajkopisarzem. A propos bajek dotyczących awansu kata jest Weszło do Ekstraklasy. Nie piję wódki w ogóle, w ogóle. Ostatni raz piłem wódkę z 20 lat temu. Wiem, że trudno uwierzyć, w końcu w Polsce żyjemy. Piwo od czasu do czasu. Piwo od czasu do czasu, czyli czy wolę wódkę czy piwo? No to na tak postawione pytanie piwo, które piję też w bardzo ograniczonych ilościach. Wiem, że nie pasuje do naszego narodu w tej kwestii. Co musiałoby się stać? Aby uznał pan, że Dariusz Mioduski jest dobrym prezesem. Już o tym Dariuszu Mioduskim dawno nic nie mówiłem, no to mnie przywołujecie do tego, żebym coś powiedział. Najlepiej by było, jakby odszedł. To bym uznał, że zrozumiał, że nie pasuje do tego świata piłkarskiego, że już co miał w tym świecie nie osiągnąć, to już nie osiągnął. No i żeby odszedł. Ja marzę o tym, żeby Dariusz Mioduski odszedł z legi, odszedł z piłki. Tyle rzeczy, ile on miał zrobić i nie zrobił, ale LTC zrobił za kredyty. No to, no to LTC zostanie. Gdyby odszedł, ale nie wiem, nie zanosi się. Pytanie bardzo filozoficzne. Bardzo. Panie Wojtku, jak żyć? Tak, żeby mieć czyste sumienie, tak, żeby nikogo nie okradać, nie okłamywać, nie wyzyskiwać, tak, żeby zawsze można było spojrzeć sobie, znaczy nie sobie, spojrzeć w lustro. Ogólna odpowiedź, no ale no albo, albo się czuję jak żyć, albo się całe życie błądzi. Znam takich ludzi, którzy całe życie błądzą. I obwiniają wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Czy znał Pan Haniora i Starucha? I jakie relacje Was łączyły? Tu chodzi o kibiców Legii. Hanior to kibic Legi kiedyś, który ma strasznie przechlapane wśród kibiców Legii. Bo okazało się, że, że um, uchodził za wielkiego figofago, urabura, kozaka. No a później... Yy, zaczął zeznawać przeciwko swoim byłym kolegom z grupy, takiej jednej grupy, bardzo znanej wśród kibiców Legii. Haniora nie znałem, nie zamieniłem z Haniorem nigdy pół słowa. Natomiast Piotrek Staruchowicz, czyli Staruch, znałem. I byliśmy jakimiś tam szczególnymi kolegami. Kilka razy jakieś tam zdawkowe zdania wymieniliśmy, czyli żadne relacje nas w sumie nie łączyły, jeśli chodzi o Starucha. Z Haniorem w ogóle kompletnie nic a nic. Czy ma Pan rodzeństwo? Mam rodzeństwo brata, młodszego brata, który chodzi na, chodził na Legię, teraz chyba już nie chodzi, kibicuje Legii, ogląda mecze legi. natomiast zdanie o polskiej piłce ma bardzo podobne do mojego. Gdzie wolałby Pan iść na wesele do Katarzyny Cichopek i Maciusia Kurzajewskiego, czy na kolację z Edytą Górniak? <grywy> Nie wolałbym iść ani na wesele do pary Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski, która wszystko o swoim życiu. Przekazuje do publicznej wiadomości. To jest kuriozalna sprawa, że żadnej prywatności, żadnej tajemniczości, wszystko wywalone opowieści, dziwnej treści. No a na kolację z Edytą Górniak nie, no bo przecież ona już 4000 lat temu się urodziła powiedziała przecież taką bzdurę kiedyś. Według mnie piosenkarką jest. Y nie znam się na tym, ale piosenkarką jest prawdopodobnie bardzo dobrą. Natomiast takie brednie opowiada, takie bzdury opowiada najczęściej, że aż do zwyżygania, jak się jej słucha. Także ani ta, ta para y, ludzi, którzy, którzy po prostu, no nie wiem, jak to nawet nazwać, mówią o tym, że do kibla poszli, jaki był kolor stolca. I, i no, a z Edytą Górniak no, nie po drodze. No, jestem na przykład zaszczepiony, to ona by powiedziała, że tylko pierdolnięci się szczepią. Że nie ma żadnego covidu, że nie ma żadnego takiego. Jest taka grupa ludzi, która tak twierdzi, no, ale to już ich sprawa. Nie, nie, nie. ani to, ani to, ani Kasia, i Maciuś, ani Edytka. Nie, 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 nie. Zupełnie! Proszę polecić dobry film. Dla mnie filmem bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobrym, jeśli chodzi o polskie filmy, to jest Dzień Świra, bo to jest film o każdym z nas, o mnie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, tylko się wstydzicie być może tego przyznać przed sobą. Dzień Świra, a z zagranicznych filmów obejrzałem go już wielokrotnie, wielo, wielokrotnie i zawsze, pomimo tego, że znam go już prawie na pamięć, to oglądam jak jest, tylko dla orłów. Jak pan spędzi najbliższego sylwestra? No, i znowu tu być może też was zaskoczę, bo ja od lat nie chodzę na żadne sylwestry. Dla mnie to jest jeden ze smutniejszych dni w roku. Nie widzę żadnego obowiązku, przymusu, żeby, żeby na przykład cieszyć się z tego, że staje się o rok starszy. Jak byłem młodszy, to miałem taką sytuację, ale to bardzo młodszy, że jak nie poszedłem gdzieś na sylwestra albo zanosiło się, że nie pójdę, to się tak towarzysko fatalnie zaczynałem czuć. A, bo tyle się będzie ludzi bawiło, a ja nie mam gdzie. Gdzieś tam się zawsze poszło, ale to zawsze były takie bardzo przeciętne te Sylwestry. Najpierw chciałem iść, później było... Nie, nie zawsze, ale zdarzało się, że był taka obawa, że gdzie ja pójdę, gdzie ja pójdę. No gdzieś tam szedłem, a później to żałowałem, że szedłem. Beznadziejnie było przeważnie albo słabo. Natomiast teraz od lat nigdzie nie chodzę. Jestem w Sydney na Sylwestra, w Berlinie, w Nowym Jorku. W Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu, przy pomocy pilota telewizyjnego, sylwester dla mnie jest jednym ze smutniejszych dni w roku. Tu jest pytanie i ciekawe, kto to, kto to je zadał, bo to są sprawy takie bardzo prywatne. Ukradziono Panu kiedyś samochód, nawet dwa, nawet dwa. Czy Złapano złodziei? Nie, nie złapano. W momencie kiedy poszedłem na policję i powiedziałem, że mi ukradziono samochód, ale to maluch, dwa maluchy, to 30 lat temu, polski Fiat 126P. Dwa takie samochody mi ukradziono spod bloku, prawie z tego samego miejsca. Jak poszedłem na policję i zgłosiłem, że mi ukradziono e, samochód, policjant, ten, który przyjmował zgłoszenie, zapytał, a kiedy to się stało? No jak powiedziałem, że jeden w nocy mi ukradziono, a drugi po jak powiedziałem, że jeden w nocy i odkryłem to dopiero tam rano, powiedział: e, to już jest rozebrane, to już nawet nie ma co. Już niech pan tylko do ubezpieczyciela się zgłosi, żeby już ta procedura ruszyła. No jak ukradziono mi po południu, odkryłem to z jakieś dwie godziny po kradzieży, wszedłem na policję, zgłosiłem. Powiedział policjant: eee, maluch, eee, eee, to już go rozebrali. No i, i, nie znaleziono złodzieja. Z kim by pan poszedł na kolację, gdyby mógł pan wybrać dowolną osobę? Z kim? Hmm. Domyślam się, że to chodzi o jakąś publiczną osobę, nie, nie taką, której nikt nie zna poza mną i tam innymi ludźmi, ale. Chciałbym iść na kolację z Lechem Wałęsą. Tak, uważam Wałęsę, pomimo tego, że tam cię pętli w swoich zeznaniach odnośnie bycia bolkiem, niebycia bolkiem, za jednego z wielkich Polaków. A to, że już później, już później, no takie różne rzeczy opowiada, no co, ale, ale z Lechem Wałęsą. Dokładnie pamiętam te czas, Może dlatego, dokładnie pamiętam. Większość z oglądających te pytania i odpowiedzi w ogóle nie, nie wie, jak to było. Nie wie, ile Bałęse musiało kosztować to, co dokonał. I te wszystkie opowieści, że tam może to nie był aż taki bohater, jak się o nim mówiło przez całe lata. Może nie był, ale może był. Ile ma pan punktów karnych na swoim samochodowym koncie? Hmm. Domyślam się, że, że chodzi o łamanie przepisów przeze mnie. Nie mam nic. Wyzerowało mi się już dawno, a ja ostrożnie jeżdżę. Nie mam samochodu takiego, którym mógłbym nie wiadomo, jakie prędkości rozwijać. Staruszek ten mój samochód nikt go nie chce kupić. Może ktoś z Was by zechciał kupić 4000 chce za ten samochód. Peżot 107. No, to ja nie mam punktu. Wyzerowały mi się i to już bardzo dawno temu. Czy Maciej skorza byłby dobrym selekcjonerem. Byłby dobrym selekcjonerem? Gdyby miał bardzo dobrych piłkarzy. Byłby przeciętnym selekcjonerem, jakby miał piłkarzy, takich jak Czesław Michniewicz. <grym> Żart, teraz żart. To wiem, że żart. Nawet ja już wiem, że to jest pytanie żart. Czy za objawienie mundialu uważa pan Artura Jędrzejczyka? No ani, nie? A wy nie? Przecież Artur Jędrzejczyk wszedł na parę sekund do grania, no i, i karnego nie zrobił, ni tak, Artur Jędrzejczyk, tak, jest objawieniem tego mundialu. Nikt, tylko Artur Jędrzejczyk. No wcipas jakiś zadał to pytanie. Czy po mocnej krytyce Dariusza Mioduskiego, znowu Dariusz Mioduski, ale to od Was, nie ode mnie idzie. Czy po mocnej krytyce Dariusza Mioduskiego odezwał się do Pana ktoś z jego otoczenia i pogroził Panu palcem? Nikt się nie odezwał. Nikt. Nikt nie pogroził palcem, nie dostałem żadnego wezwania na rozprawę do sądu, że może, nie wiem, źle mówię o Panu Mioduskim. Nic takiego się nie wydarzyło. No i powiem Wam szczerze, że dobrze że dobrze później jeszcze po tych sądach chodzić. Bardzo dobrze, że się tak właśnie stało, że nikt się nie odezwał. Powiem Wam więcej, jakbym tak Pana Dariusza gdzieś tam spotkał i tak by bardzo błagał mnie o rozmowę. <laughs> Słyszycie, co gada ja mnie? Błagałby mnie o rozmowę i bym zapytał Pana Dariuszu, a Pan tak nie ma pretensji, że ja tak Pana tam... Wiecie, co prawdopodobnie by powiedział? Ale, ale o co chodzi? Mówi pan, ja w ogóle tego nie wiem. Ja nie wiem, o czym Pan mówi. Ja w ogóle tego nigdy nie oglądałem. Pierdolenie o Chopinie. Może i nie oglądał, ale mu tam te kundelki doniosły. Kundle. Czy może... No kolejna ciekawostka. Czy może Pan pokazać się bez okularów? Jaką Pan ma wadę wzroku? Jasne, że mogę. Uwaga, uwaga. Tak wyglądam bez okularów. Jestem krótkowidzem, czyli mam szkła minusowe jedno, jeden, yy, przepraszam, jedno minus 3,5, a drugie minus 3,25. Okulary zacząłem nosić w ósmej klasie, yy, w pierwszej klasie liceum. No i pewnie już tak na zawsze zostaną, no bo noszę je już tyle lat, ile, ile noszę. Pierwsza klasa liceum, a teraz mam prawie 62. Mogę już założyć okulary? Zakładam. No i teraz jest pytanie, które zadał ktoś na podstawie oglądania moich programów, i się nie dziwię, że można byłoby zadać takie pytanie, oglądając moje programy. Czemu jest Pan cały czas zły? Nie zgadzam się z tym. Ja nie jestem cały czas zły. Sprawiam często wrażenie złego, zdenerwowanego, rozemocjonowanego. I tak na podstawie oglądania chada nic nie gada, można sądzić. No, i jeżeli przyjmujemy jako punkt odniesienia te programy, to przyjąłem taką formę. Te programy tak chcę żeby wyglądały i tak w większości wyglądają. Natomiast czy cały czas jestem zły? Jestem zły na pewno, w, kiedy kierowcy z Gruzji, z Ukrainy, z Kazachstanu, na Uberach zajeżdżają mi drogę, jeszcze mają pretensje, że ja mam pretensje, to wtedy jestem zły. Skandalicznie oni jeżdżą, skandalicznie. Powinni absolutnie mieć zakaz jeżdżenia. Oni ciągle, ciągle im się wydaje, że oni są u siebie, między kozami jeżdżą. A nie między innymi samochodami, to wtedy jestem zły. Zły jestem, jak na przykład słyszę jakąś wzdurną wypowiedź piłkarza po meczu, w którym, której to odsuwa winę od swojego gamoństwa piłkarskiego, a szuka przyczyn w trawie, w pogodzie, w ciężkiej piłce i w takich różnych innych, absurdalnych przyczynach. Zły jestem na przykład, jak coś mi się nie uda, albo jak ktoś się Później na spotkanie ze mną, nienawidzę spóźnialskich, bym ich w kawałki skurwysynów rozrywał. A tak ogólnie to nie myślę, żebym był jakiś tak bardziej zły niż przeciętny Jan Kowalski. Program Hadaj Nic Nie Gadaj ma swój styl i nie dziwię się, że na podstawie właśnie tego programu ktoś zadał takie pytanie. Tak ma wyglądać ten program. Za dużo jest programów takiego lizania się po jajach. Ten taki nie jest. Czy napisze pan książkę o kobietach w polskiej piłce? Nie napiszę książki o kobietach w polskiej piłce, ponieważ uważam, że kobiety mają wiele innych, ciekawszych zajęć niż gra w piłkę. Mam swoje zdanie na temat kobiet grających w piłkę, ale oczywiście jego nie wypowiem. Oczywiście, że go nie wypowiem. Staram się zachować tak zwaną poprawność, nie wiem, polityczną, sportową, dyplomację. Nie napiszę. Dla mnie kobiety grające w piłkę to jest nieporozumienie. No teraz jest pytanko. Jak często, uwaga, to nie żartuję, no, no mogę Wam pokazać. Jak często myje Pan uszy, zęby i. No i tu jest słowo takie na D. Codziennie. 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 No? Naprawdę. Nie wyglądam. Codziennie myję. Uszy, zęby i, i taką jedną część ciała. Co? Dziennie. Przykro mi, że nie wyglądam. A może wyglądam. Czy żałuje pan odejścia z weszłokom Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza? Ja nie byłem z Leszkiem i z Jakubem jakoś tam szczególnie zżyty, bo jak ja przyszedłem po wywaleniu mnie przez pana Mioduskiego z Legi do Weszło, do Weszło FM, do Weszło FM, bo ja w Weszło to nigdy nie byłem, w tym pisanym Weszłokom, no to oni już byli od lat, ja jeszcze nie będąc związany z Weszło, czytałem ich felietony, czytałem ich artykuły, bardzo fajnie Leszek i Jakub, i Kuba pisali, piszą, natomiast czy żałuję, no no, ni ani nie żałuję, ani się nie cieszę z tego, ani nie jest mi z tego powodu jakoś przykro, smutno. Po prostu odeszli, znaleźli lepsze miejsce do zawodowych działań. No i tyle, ale oni, oni byli bardzo <laughs> płodnymi autorami. Jakim człowiekiem za czasów gry w legi był Daniel LiuBoja? Czy mieliście jakieś zgrzyty między sobą? Zgrzytów nie mieliśmy między sobą żadnych, żadnych, żadnych. Z niektórymi piłkarzami miałem, ale z nim nie. Natomiast miał, sprawiał wrażenie gościa, który ma na wszystko. Jest takie brzydkie określenie brzydkie, bardzo wybane. Wiedział, że przerasta większość kolegów z drużyny o kilka klas, czy tam o, przynajmniej o jedną piłkarską klasę. Mało trenował, trener Maciej Skorża wyjątkowo był dla niego wyrozumiały, po każdym meczu Ljuboja zgłaszał jakiś uraz, no i z dwa dni odpoczywał, a przed meczem troszkę truchtał, żeby mu się coś znowu nie przyplątało, no ale grał tak, że się przychodziło na Ljuboje, na Ljuboje. Nie miałem z nim żadnego konfliktu, nie szukałem, ja z nikim nie szukałem nigdy konfliktu, a jak ten konflikt się sam znalazł, no to tam jakoś tam trzeba było reagować. Z Danielem nigdy. Rozrywkowy piłkarz, bardzo rozrywkowy piłkarz. Piłka nie była dla niego już w czasie gry w Legii najważniejsza. Jakie ma Pan relacje z Bogusławem Leśnodorskim? Spotykamy się bardzo rzadko na meczach KTS weszło. Zamienimy jakieś tam kilka zdań o niczym, że moje relacje z Bogusławem Lesinodorskim właściwie nie występują. Przeczytałem w pana książce, że nie ma pan lodówki. Takie zgadza się, nie mam lodówki. Jak pan sobie w związku z tym radzi z jedzeniem? Normalnie sobie radzę. Czy widać po mnie, żebym jakoś nie jadł, albo mam wrażenie, że czasami wygląda jakbym za dużo jadł? Kupuję, zjadam, kupuję, zjadam, kupuję, zjadam. Nie mam niczego takiego, żeby, żeby musiało, nie wiem, być w lodówce. Kupuję, zjadam, kupuję, zjadam. Wiem, 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 wiem. Szokujące informacje, jak można w tym wieku nie mieć lodówki? Można. Można nie mieć lodówki. I w ogóle z tego powodu nie cierpieć. Czy nie uważa pan, że jest zbyt mało krytyki pod adresem Roberta Lewandowskiego? No, Robert Lewandowski to nasza ikona, świętość, Bóg piłkarski. No, i, i jak już jest nawet jakaś krytyka Roberta, to taka bardzo delikatna: no że każdemu się może zdarzyć, że w sumie co on sam może zrobić. No, Robert Lewandowski, ja, ja ograniczę się w odpowiadając na to pytanie do tego, co już mówiłem w tym odcinku. Dla mnie Robert Lewandowski na Mistrzostwach Świata w Katarze wypadł bardzo słabo. Woli pan Roxy Węgiel czy Wiki Gabor? Aha, to te takie. Takie stare, młode, takie, takie te, te piosenkareczki nasze, te, te, te gwiazdy przyszłe Eurowizji i wszystkich tych festiwali. Dla mnie robienie z dziewczyn 17, 16, 18-letnich takich już dam, takich te stroje, te piersi prawie że na wierzchu, te makijaże, te paznokcie takie jakieś 5-centymetrowe, to jest żenada. To jest żenada, to jest zabranie dzieciństwa czy tam młodości, to jest dla mnie to jest niewyobrażalne. Gdybym miał córkę i ona by miała jakiś talent, na przykład do śpiewania, i pojawiła się pewnie by wokół niej grupa menadżerów, krwiopijców, ludzi, którzy chcieliby przy okazji zarobić bardzo duże pieniądze i, i obraliby drogę, drogę niedrogie. Tylko drogę y, artystyczno-wizualno-modową, taką jak, jak wybrano dla, dla Roxy Węgiel i Vicky Gabor, to bym wziął pałę i przegonił tych ludzi. Przecież te dziewczyny, dzieci jeszcze, to wyglądają już jak takie stare prókwy, nie? czasami. Te makijaże, te stroje wyzywające. Tak, tak, wiem, wiem, jestem sprzed potopu. Wiem to, wiem to. Nie wolę ani Roxy Węgiel, ani... Ani Wiki Gabor. Uważam, że to są na swój sposób nieszczęśliwe młode osoby. Głupoty gada mnie, bo tyle pieniędzy zarobiły, wszyscy je znają. To w ogóle nie mój świat. Śmieszne to jest. Czy ufa pan Czesławowi Michniewiczowi jako człowiekowi, a nie jako trenerowi? Ja nie znam Czesława Michniewicza na tyle prywatnie, żeby mu ufać albo mu nie ufać. Ja nie mam z nim nic wspólnego. Rozmawialiśmy wiele razy, chociażby jeszcze jak wtedy, kiedy pracował w Ekstraklasie. Przyjeżdżał z Lechem, Zagłębiem Lubin na Legię. Ja byłem z zamienialiśmy zawsze kilka zdań, ale o niczym. Na wesoło, hihi, śmiechy, hi, jakieś tam żarciki, dowcipy. Także co ja mogę powiedzieć na temat, czy ja ufam panu Michniewiczowi jako człowiekowi. Nie mam powodu, żeby mu nie ufać, nigdy mnie nie oszukał, nie mieliśmy żadnych takich spraw między sobą, żebym w jakikolwiek sposób od pana Michniewicza zależał, no i żeby je zawiódł. Czy według pana można grać ładnie w piłkę i przy okazji wyjść z grupy na mistrzostwach świata, czy musi być taka męczarnia, że brzydko graliśmy? Ale wyszliśmy z grupy, no i dałem by było ładnie grać, zawsze wychodzić z grupy, zdobywać kolejne jakieś tam szczeble w hierarchii światowej piłki, natomiast chyba polskiej piłce, polskim piłkarzom to nie jest dane. W męczarniach wszystko osiągamy, później mówimy, że to wielki sukces, no i tu zdania mogą być podzielone dla niektórych. Wielki sukces wyjście z grupy, bo taki był cel, bo taki był cel, no to, no to o co teraz chodzi dla innych to wyjście z grupy to... To żenujące osiągnięcie. Tym bardziej nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że wiele drużyn, pewnie poza Katarem, które odpadły, nie wyszły z grupy, wpierdol by nam taki spuściły, żebyśmy nie mieli nawet jak się później odkręcić. No ale nie wyszły z grupy, my wyszliśmy. Chciałbym, żeby polska reprezentacja, polscy piłkarze zawsze grali ładnie i mieli wyniki, ale, ale. Jak mają grać ładnie i nie mieć wyników, no to przecież no, odkrywcze to będzie, co powiem. No to nie grają brzydko niech mają wyniki. Wyszli z grupy. Ogromny sukces. Ogromny. W jakim stylu k***a, z tej grupy wyszli? No tak, no, ale wyszli, ale wyszli i zamknij, Hadaj ryj. O, już ostatnie pytanie. Ale to jest pytanie prowokacyjne. Wcale tak nie jest, jak tu ktoś napisał. Dlaczego nienawidzisz. Górnika zabrze. Ja nienawidzę górnika zabrze, bo co? Bo kiedyś powiedziałem na meczu, le, przed meczem Legia Górnik, że górnik nie będzie mistrzem Polski przez najbliższe 200 lat. Na no co będzie? A będzie? Nie będzie. Z różnych powodów. Zresztą 200 lat to miało znaczyć, że długo. 200 lat, co mnie będzie obchodziło za 200 lat? Co mnie będzie obchodziło za 20 albo 25 lat? Natomiast yy, ja do górnika zabrze mam pewnie <grymnie> się kibice górnika zabrze teraz uśmiechnął. Wiedzą kłamczuchu, ty, ty dwulicowcu. Ja do górnika zabrze mam w pewien sposób szacunek. To jeden z najbardziej znanych polskich klubów z ogromnymi osiągnięciami, tylko wszystko całe lata temu. Pamiętam z górnika Zabrze z czasów Lubańskiego, z Szołtysika, oślizły kostki Gomoli, Wrażego, Anczoka, Gorgonia, Wilczka, Szarzyńskiego. No, pamiętam znakomite czasy górnika Zabrze. Znakomite czasy. Ale. Zanim powiedziałem to, co powiedziałem do kibiców Górnika Zabrze, że ich klub przez 200 lat, czyli bardzo długo nie będzie mistrzem Polski, poza tym co zdobył, to miałem taką przygodę. Kilka miesięcy wcześniej na stadionie w Zabrzu byłem na meczu Górnik Legia. Kompletnie nic nikomu nie mówiłem, jeszcze nie miałem pojęcia, że takie słowa w ogóle wypowiem kiedykolwiek na stadionie Legii. Jako speaker siedziałem sobie w grupie ludzi z Legii na. Na tak zwanej loży, na starym stadionie górnika, na jednej trybunie, bo cała reszta była zburzona. No i ni stąd, ni zowąd słyszę z lewej strony, z prawej strony: nic nikomu tam nie zrobiłem, nie planowałem. Hadaj ty kurwo, hadaj ty warszawski frajerze, ty, ty taki, ty owaki. I tak sobie pomyślałem, ale o co tym ludziom chodzi? Przecież ja nic im nie zrobiłem, a to, że jestem kibicem Legi, to, że jestem speakerem Legi od lat, przyjechałem na mecz do Zabrza, to o co im chodzi? I powiem wam szczerze, że jak później, po iluś miesiącach od wizyty na Stadionie Górnika, była ta sytuacja, że tam kibice Górnika śpiewali na Legię przed meczem, ja tam ich uspokajałem, nic to oczywiście nie dawało, no to wtedy tak, tak sobie przypomniałem między innymi to, jak mnie tam od od cweli, od różnych tam takich owakich wyzywali. Tak po prostu wyzywali mnie, bo mnie ktoś tam rozpoznał, powiedział jednemu, drugiemu, trzeciemu i ty: Chodaj, ty kurwo, cię wyrwamy, ty taki, ty owaki. Chcę ja myślę, Jezus, Mary. Mam szacunek do górnika, zabrze. Tyle mogę powiedzieć. Ponad pięćdziesiąt pytań zadanych i na nie odpowiedziałem. Słuchajcie, to było ostatni odcinek w tym roku, następny, to już zapowiadałem w poprzednim, ukaże się nie wcześniej jak w połowie, a najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia, przed startem Ekstraklasy, natomiast teraz, chociaż do świąty jeszcze jest troszkę, no ale już nie będę miał okazji tego zrobić, życzę wszystkim wesołych świąt, jedźcie te potrawy świąteczne, później tam leżcie na kanapach i, i mówcie jak się nawpierniczaliśmy, spędzajcie te święta tak jak uważacie za E, e, najfajniejszy sposób powodzenia w nowym roku. No i jeżeli nie zajdą jakieś, nie wiem jakie właściwie okoliczności, widzimy się i słyszymy w drugiej połowie stycznia 23. Wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku. Cześć, zdrowia.